Witam na kanale Pasjonat Modelarstwa, kanale poświęconym modelarstwu kartonowemu. Jest to trzeci odcinek z cyklu Mój Warsztat. Film ten, jak również dwa poprzednie z tej serii, w których mówiłem o stanowisku pracy, oświetleniu i klejach, oczywiście znajdują się na kanale, ale również na specjalnie utworzonej playliście. Zgodnie z zapowiedzią przyszła kolejna narzędzia. Ale zagadnienie to chciałbym podzielić na dwa odcinki. W dzisiejszym filmie powiem o narzędziach, które moim zdaniem są absolutnie niezbędne w modelarstwie kartonowym. Narzędzia, które wykorzystujemy, czy ja wykorzystuję praktycznie za każdym razem, gdy siadam do sklejania modelu. A w następnym powiem o narzędziach przydatnych czy niezbędnych w modelarstwie kartonowym, ale tylko w określonych sytuacjach. Narzędziach nieużywanych na co dzień. Zanim jednak przejdę do narzędzi, chciałbym jeszcze raz przypomnieć, czy tym, co nie oglądali pierwszej części tego cyklu, powiedzieć, że moim zdaniem bardzo ważną, bardzo przydatną w modelarstwie kartonowym rzeczą jest mata samogojąca, czy też samozabliźniająca się. Przypominam, że mata taka bardzo skutecznie zabezpiecza miejsce pracy, stół czy biurko, przed uszkodzeniami spowodowanymi użyciem nożyka, czy też skalpela, o których szerzej za chwilę. Przy okazji zachęcam do obejrzenia obu wcześniejszych odcinków z tej serii. Właśnie w pierwszym z nich szerzej mówiłem o korzyściach wynikających z użycia takiej maty. A teraz już narzędzia, te niezbędne. Tradycyjnie dzielę się tylko swoimi doświadczeniami, nie podaję również nazw firm, bo raz, że nie zawsze je pamiętam, a dwa, że bardziej chodzi mi o takie ogólne informacje dla początkujących. Już konkretne narzędzia konkretnej firmy każdy może sobie odszukać na przykład w sklepie internetowym i wybrać, jakie go interesują. Wybór jest naprawdę bardzo szeroki. W wycinankach bardzo często na pierwszym miejscu wśród niezbędnych narzędzi wymienia się nożyczki. I ja również od nich chciałbym zacząć. Wiadomo, mamy do czynienia z papierem, tekturą czy kartonem, więc nożyczki jak najbardziej się przydadzą. No i właściwie na tym stwierdzeniu można by zakończyć, bo przecież każdy z nas wie, co to są nożyczki, do czego służą i jak się nimi posługiwać. I to fakt. Jednak myślę, że warto jeszcze kilka zdań dodać. Jeśli zamiarem byłoby sklejenie jednego modelu, to być może faktycznie nie ma nad czym się zastanawiać i jakiekolwiek nożyczki użyjemy, coś nam z tego wyjdzie. Jednak jeśli myślimy o modelarstwie jako pasji na lata, uważam, że warto zadbać o ten element naszego modelarskiego wyposażenia. Będziemy go bowiem używać naprawdę często. Jest to podstawowy element, podstawowe narzędzie używane w modelarstwie kartonowym. A przy wyborze nożyczek warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, kwestia wielkości nożyczek. Ja na przykład używam różnych wielkościowo z uwagi na ich różne przeznaczenie. Zdjęcia tych nożyczek prezentuję w tle. Do wycinania na przykład tektury, czyli materiału grubszego, tektura milimetr, czasami nawet 1,5 mm, używam większych, solidniejszych, przy czym jedno z ostrzy wykończone jest drobnymi ząbkami. O tym jeszcze powiem za chwilę. Do wycinania większości części papierowych natomiast, ale za wyjątkiem tych drobnych, używam wymiennie dwóch rodzajów nożyczek. Przy czym znowu, jedna para nożyczek posiada oba ostrza z prostymi krawędziami, a druga jedną z ząbkami. Natomiast do tych drobnych, najdrobniejszych elementów przydają się nożyczki bardziej precyzyjne z cienkimi końcówkami. Ja osobiście używam zwykłych do paznokci, tylko trochę lepszej jakości. Druga kwestia, czy warunek, który należy postawić wszystkim używanym nożyczkom, i to warunek podstawowy, choć z drugiej strony bardzo oczywisty, to to, żeby były ostre. Przy użyciu takich nożyczek cięcie powinno być pewne, proste, bez żadnych strzępień i to na całej długości. Warto na to zwrócić uwagę. Na całej długości cięcia, żeby na końcu nie było takiego naddarcia papieru. Jest to naprawdę istotne. W przeciwnym wypadku nożyczki mogą uszkadzać wycinaną część. Tępe nożyczki niszczą karton i tną nieprecyzyjnie. Polecam zatem nożyczki z ostrzami ze stali nierdzewnej. No i tu oczywiście od razu pojawia nam się kwestia ceny. Nie myślę tu o kupowaniu nożyczek tych najdroższych z najwyższej półki, szczególnie jeśli się jest początkującym modelarzem, ale jednak uważam, że tych najtańszych też nie warto kupować. Najlepszy, jak w większości spraw, jest złoty środek.
Następna kwestia to ergonomia. Warto na to zwrócić uwagę, wypróbować uchwyty, dobrać takie, które nie będą powodować ucisku na palce. Jest to bardzo ważne, bo wiadomo, w trakcie prac modelarskich lepiej skupić się na precyzyjnym cięciu, na jego prawidłowym wykonaniu, niż na niewygodzie cięcia. Chciałem jeszcze na chwilę wrócić do nożyczek, których ostrze mają ząbki. Według producenta dzięki takiemu rozwiązaniu cięcie ma być równe i pozbawione strzępień, a cięty materiał się nie ślizga. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że używając takich nożyczek czuję rzeczywiście pewność w cięciu, taką moc tych nożyczek, więc myślę, że podane informacje są jak najbardziej prawdziwe. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, często również do cięcia kartonu używam nożyczek z oboma gładkimi ostrzami. Też jestem z nich zadowolony, no ale spełniają ten taki podstawowy warunek, są po prostu ostre. Podsumowując, ostrość, solidność wykonania, cięcie do końca, komfort przy cięciu, czyli kwestia tutaj odpowiedniego dobrania nożyczek do palców, dostosowana wielkość nożyczek do ciętego materiału, to myślę są te kwestie, na które należałoby zwrócić uwagę przy wyborze właściwych nożyczek. Kolejne moim zdaniem niezbędne narzędzie to nożyk czy też skalpel. W jednym z odcinków stwierdziłem nawet, że nożyka używam częściej niż nożyczek i to prawda. Na przykład aktualnie nigdy nie używam nożyczek do cięcia prostych linii, ale również w większości krzywizn, a już na pewno nie tych wewnętrznych, gdy wycinam jakiś wewnętrzny fragment części. Nożyczek właściwie używam tylko do cięć dłuższych krzywizn i to tych zewnętrznych, jeśli tak można powiedzieć. Nożyka używam też do bardziej precyzyjnych cięć. Muszę powiedzieć, że te proporcje zmieniały się w czasie, z biegiem lat. Kiedyś zdecydowanie częściej używałem nożyczek. W przeszłości, pamiętam, używałem też żyletki zwykłej. Jak widać na zdjęciach, posiadam aktualnie zestaw skalpeli modelarskich z wymienianymi końcówkami o różnych kształtach, co jest przydatne przy wycinaniu takich do różnych krzywizn. Ale generalnie najczęściej używam ostrzy trójkątnych. Osobiście też w przeszłości i aktualnie również używałem zwykłych nożyków do tapet, takich segmentowych. I takie właśnie polecam osobom, które zaczynają swoją przygodę z modelarstwem. Po pierwsze są tańsze, po drugie łatwiej dostępne niż narzędzia profesjonalne. No wiadomo, niektórzy profesjonalni modelarze używają nawet skalpeli chirurgicznych ze względu na ich trwałość i ostrość. Ja w przeszłości też z takiego korzystałem, ale myślę, że na początek doskonale się sprawdzą te nożyki do tapet. Ostrza nie są wprawdzie tak trwałe, ale właśnie jest ta możliwość odłamywania zużytych stępionych segmentów. Wydaje mi się również, że takie nożyki są bardziej bezpieczne, ale oczywiście przy ich użyciu również trzeba zachować ostrożność. Pamiętajmy na przykład o bezpiecznym usuwaniu, wyrzucaniu tych odłamanych segmentów. Ja mam na nie specjalny taki pojemniczek. Wiadomo, chociaż stępione, to jednak mogą poważnie zranić. Jest duży wybór, warto więc również kupić te lepszej jakości. Nie chodzi mi tutaj tylko o względy wyłącznie czysto modelarskie, ale właśnie o względy bezpieczeństwa. Mają one z reguły lepszą, taką pewniejszą obudowę, rączkę, lepiej też leżą w dłoni. Jeśli nożyk, to oczywiście kolejne ważne narzędzie, linijka. Ale w tym wypadku zalecam linijkę aluminiową czy też metalową. Wzdłuż takiej linijki wykonujemy cięcie nożykiem. No a w przypadku użycia linijki plastikowej ostrze nożyka czy też skalpela bez problemu może ją uszkodzić. Ale linijka plastikowa również może być przydatna w modelarstwie kartonowym, konkretnie przy trasowaniu danego elementu. Oczywiście można również użyć metalowej, ale plastikowa też się tutaj sprawdzi. Trasowanie to wyznaczanie linii gięcia, takie delikatne nagniatanie wyznaczonej linii przy użyciu właśnie linijki jakiegoś wąsko zakończonego przedmiotu, ale nie przesadnie ostrego. No i tu mamy oczywiście kolejne narzędzie. Ja na przykład do trasowania używam średniej wielkości, raczej tępej igły krawieckiej, ale może być też wypisany długopis. W każdym bądź razie nie może to być zbyt ostry przedmiot, gdyż zamiast delikatnie naznaczyć linię gięcia, możemy spowodować nacięcie kartonu. Po trasowaniu mamy gwarancję, że zgięcie nastąpi w linii prostej i w miejscu, w którym chcemy.
Trasowanie wykorzystuje się również do innych celów, na przykład przy efektowniejszym odwzorowaniu podziału blach w modelu, ale to już temat na inny odcinek. Dla lepszego zrozumienia w tle prezentuję, na czym polega trasowanie w tym podstawowym wydaniu, czyli takim naznaczaniu linii gięcia. Ponadto ja każdego niemal dnia, w którym sklejam oczywiście, a przynajmniej bardzo często, używam również pęset. Mam ich kilka, najczęściej używam albo pęsety prostej, albo zakrzywionej, oczywiście do przytrzymywania i umieszczania w danym fragmencie modelu małego elementu, gdzie grubość palców uniemożliwia dotarcie. No i w zależności, gdzie chcę dotrzeć, czy po prostej, czy do jakiegoś bardziej ukrytego fragmentu modelu, wtedy używam albo właśnie pęsety prostej, albo zakrzywionej. Zdjęcia tych pęset prezentuję w tle. Obie te pęsety mają ząbki od strony wewnętrznej, czyli tej stykającej się z przytrzymywanym elementem. Dzięki temu dany element jest bardziej stabilny, taki bardziej stabilnie, pewnie przytrzymywany. Nie wyślizguje się. Ale posiadam również inne, pęsetę samozaciskową czy z regulowanym zaciskiem. Wówczas do przytrzymywania części nie muszę używać własnej siły przy zaciskaniu pęsety, a przedmiot uwalniany jest właśnie poprzez naciśnięcie pęsety. Chciałem jeszcze powiedzieć o czymś, co również uważam za niezbędny element wyposażenia w modelarstwie kartonowym, choć trudno nazwać to narzędziem w takim potocznym rozumieniu tego słowa. Chodzi mi o rzeczy służące do retuszu krawędzi, a więc farby i pędzle. Używam ich za każdym razem, na bieżąco retuszuję poszczególne części. Wiem, że na rynku pojawiają się modele drukowane na barwionym w masie kartonie. Nie ma wówczas konieczności retuszowania krawędzi. Osobiście nie sklejałem jeszcze takich modeli, ale być może jest to przyszłość. Pewnego dnia ten problem czy konieczność zniknie. Do retuszu krawędzi używałem już różnych farb czy suchych pasteli. Natomiast muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu używam zwykłych akwareli i chyba właśnie te farby poleciłbym początkującym modelarzom. Tanie, łatwo dostępne, a moim zdaniem naprawdę skuteczne. Myślę, że zrobię w tej kwestii oddzielny, taki dedykowany odcinek. Tutaj tylko hasłowo chciałem powiedzieć czy radzić, żeby do retuszu używać cienkiego pędzelka i starać się retuszować krawędź bardziej od strony niezadrukowanej, żeby nie brudzić farbą części. Ważne jest również, aby pędzel delikatnie maczać w farbce, żeby przy retuszu nie był mocno nasączony farbą. Natomiast osobiście odradzam używania do retuszu pisaków. Raz, że z biegiem czasu zmieniają odcień koloru, a dwa, że mogą nie tylko wyretuszować krawędź, ale również wniknąć głębiej w papierowy element. Podsumowując, jeśli chcemy prawidłowo skleić model kartonowy, w kwestii narzędzi, w pierwszej kolejności musimy zaopatrzyć się, i tu znowu zacznę od maty samogojącej, następnie dobrej jakości nożyczki, najlepiej różnej wielkości, dostosowane do grubości ciętego materiału, nożyk, na przykład segmentowy do tapet, ale również tej lepszej jakości, linijkę metalową, następnie przyrząd do trasowania, czyli tego takiego naznaczania linii gięcia. To może być na przykład tępa igła krawiecka czy wypisany długopis. Następnie pęsety, najlepiej kilka, z prostą końcówką, zakrzywioną. Przyda się również pęseta samozaciskowa. Oraz na przykład farby akwarelowe i cienki pędzelek do retuszu krawędzi. O retuszu krawędzi proszę pamiętać, bo to naprawdę bardzo istotny element, który w kwestii wykończenia modelu znacząco poprawia efekt końcowy. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. W następnym filmie z tej serii, tak jak powiedziałem, będę omawiał pozostałe narzędzia, te używane rzadziej, ale również bardzo przydatne w pewnych sytuacjach. Jeśli będą jakieś pytania do dzisiejszego odcinka, a będę potrafił na nie odpowiedzieć, to najwyżej uzupełnię to w następnym filmie. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Zachęcam do oglądania innych filmów na kanale, subskrybowania, polubienia filmu i do usłyszenia.